proszę Państwa, chciałbym parę rzeczy sprostować, bo już na pewno będzie parę rzeczy dla niektórych będzie nie do zrozumienia. Nie, słuchawki biorę, żeby, bo szum jest, żeby nie było tak, że szum tylko słychać. Proszę Państwa, to nie jest tak, że będą ludzie sobie śpiewać, że coś takiego i tak, tak i takiego. O swoich bolączkach i problemach. Że ja nie uważam, że ja mam problem, tylko że właśnie wiele dziewczyn ma problem. Zawsze jest takie tłumaczenie, jeżeli chodzi głównie o te protestujące, że bo ja nie chcę chorego dziecka. To miej wcześniej dziecko, już załatwione, dzięki. Nie chcesz mieć, to wcześniej miej dzieci. Już wystarczy. Znaczy, jeszcze inne czynniki do tego prowadzą, żebyś nie miała chorego dziecka. Na przykład nie pal, nie pij kawy, nie narkotyzuj się podczas ciąży. Nie uprawiaj stosunku, to się nazywa... ja to nazywam, jak facet wchodzi na kobietę. To tylko wystarczy parę rzeczy. Nie stresuj się. Jedz zdrowo, już chorego dziecka nie będziesz miała. Wszystko, co jest naturalne. Że kobiety chcą mieć dzieci. Tylko zawsze mówią, że nie chcą mieć chorych dzieci. A jeżeli chore, to może eutanazja co najwyżej. Jakby się już ten, to jest w ogóle... To jest w ogóle dziwne. Ja na przykład w 2016 roku widziałem dwa światy. Jak jeszcze pracowałem w Wołominie. Świat Wołomina, czyli świat za życiem i świat Gronkowiec, czyli świat gdzieś śmierci. Obie kobiety. Jedna, no ona może w niskim stanowiskiem, jedna burmistrz, a druga prezydent Warszawy, stołecznego miasta Warszawy. Zaraz będą pierdzielić głupoty o jakiejś wolności. Że tak nie powinno być, że każda kobieta... Ja jeszcze raz, mam lepszy pomysł. Niech te strajki kobiet będą tam, gdzie są lasy. Tylko jest taka umowa. Jak zniszczycie las, to nie nazywajcie się ekologami, praniem, ale dobra? Tam jest wielki prowodyr, tam gdzie jest matka natura. Idźcie tam. Prawo naturalne, które nawet w samej logice. Co, nawet o jakieś tam głupoty zapytam. Las daje powietrze, zanieczyszczenia, zanieczyszcza powietrze, więc teraz, albo nie, lepiej, coś lepszego, bo to jest też trochę dla Was zbyt skomplikowane. Zanieczyszczasz wodę i teraz tak, czy ta woda jest czysta? Nie. Jak nie zanieczyszczysz wodę, to jaka jest? No czysta. To jest już logicznie się na to patrzy. Więc jak wcześniej będziesz miała dzieci, będziesz się stosowała do tego, to będziesz miała zdrowe dzieci. Logika. Kim byłaś przed tym, jak się urodziłaś? Czy nie byłaś człowiekiem? Czy nie byłaś sobą? Że nie wiem. No nie. Byłaś sobą. Już od samego zapłodnienia byłaś sobą. Może mniej wiedziałaś, może mniej rozumiałaś, może nawet nie wiedziałaś, że istnieje coś takiego jak światło słoneczne. Logika. Logika, że ja nie, że mówisz, że na przykład, że nie chcesz być chora.
Weźcie to logicznie. Spójrzcie na to wszystko. Że nikt nie chce chorych dzieci. Że trzeba się dostosować do tego. Jeszcze raz powiedziałam o Waszczykowskich, o tych, o jakich, o innych ustawach jeszcze chyba to były od czasów tego, ja jestem antypisem, dlatego że sam Kaczyński nie chciał opublikować wyroku, ale ja tak jak mówię, napisałem z całej swej mocy do ambasad. No przecież ambasada, no taka na przykład, powiedzmy sobie, dam przykład. Taki, powiedzmy sobie, Watykan, ale ja tam nie napisałem akurat. By tak logicznie by pomyślał, no to jako, dajmy jako ludzie, jako ten ambasador logicznie myśli. Jest to konstytucja. Ktoś by dał taki werdykt zgodny z konstytucją. Ktoś go chce podważyć. I tak się może zdarzyć. Ale każdy, nawet tak jak niedokończona tutaj puenta, pani Lempart też by taki wyrok by dała. Ze względu tylko na samą kwestię jednej sprawy. Złamania z konstytucją. Jej to za to by groziło pewne sprawy. A tam, że różne były afery z OFE, że wszystko to, te uzasadnienia, to wszystko były pisane przez platformę. Tylko niestety, tak jak każdy to od lewa do prawa patrzył i patrzy, nasza konstytucja nie jest płynna. Ona, można zawsze w paru sprawach, na pewno z OFE, można to tak skonstruować, że to będzie zgodne z konstytucją. Tak jak z ubojem rytualnym. Nie było, nie było, ale chodziło o uczucia wyznaniowe. No to już ten projekt przepadł. Jeżeli chodzi o życie, to się już nie da, nie da się nic zrobić. To już jest na przegranej pozycji. Żadne ustawy, chyba że zmiana konstytucji. Tak jak redaktor pewnego radia powiedział, no to zmieńcie konstytucję. By to było... Znaczy, nikt by nie chciał zmienić tej konstytucji. Walczyli wcześniej zmiana i dla PiS-u, i dla Platformy, czy dla kogokolwiek, czy to z lewicy, czy to z PSL-u, czy to z innych ugrupowań prawicowych, czy lewicowych. Czy oczywiście, co są za dysmokracją, lub za takim systemem, jaki jest. By doprowadziło no do tego, że ludzie by raczej by zagłosowali przeciwko takiej konstytucji, bo przecież sami za nią walczyli, po co ją zmieniać, albo ją w ogóle wyrzucić do śmietnika, kiedy przez wiele lat i z PiS-u, i z PO bronili, z lewicy tak samo, przecież to sam wydał Kwaśniewski, może pił i po pijaku podpisał wszystko. Konstrukcja to nie sam też Kwaśniewski, więc ja się zastanawiam, dlaczego nie idą do Kwaśniewskiego, a sam Kwaśniewski ma to głęboko gdzieś na pewno, tak mi się wydaje. Pewne rzeczy się nie da zmienić, konstrukcja tego się nie da zmienić. To byś musiał, wszystko musi być wyrzucone do kosza. To tak jak ze słodkim. Jak już są słodkie, jak już jest słodki makaron ze śmietaną i z dżemem i z cukrem, to nie zrobisz z niego automatycznie makaronu ze schabem. Byś musiał zjeść albo wyrzucić to i zrobić to jeszcze raz. Absurd goni absurdy. Tak jak ja mówię, jest, żebyś nie chcesz mieć chorych dzieci, to jest bardzo proste. Stosuj się do tego. Oni mówią, że za wcześnie, że studia. Dobra, to powiedz jakiemu, Kamyszowi, Waszczykowskiemu, Sawickiemu i innym, że nie chcesz tych 500-ek, tych socjalów i tak dalej. Że to jest, że dla ciebie to jest, to są śmieci. I możesz tak chcieć. Sobie mówić, co chcesz, że dodatkowe pieniędzy nie chcesz, że chcesz spracać na samą siebie i ten. Ale nie proś później o pieniądze. I nie mów, że ten, że się nic nie da zrobić, żeby nie mieć chorego dziecka. To jest
Ja dam chyba jeszcze prostszy przykład, jaki nawet te debile, którzy oglądają, nie wiem, TVN, Republikę, Sendeckie, Sam-Jaya czy Chojeckie, to zrozumieją. Wysadzają, wyobraź sobie, masz wysadzoną nogę, ale uważałeś wcześniej, że przebiegniesz to. I teraz ty mówisz, że chciałbyś odzyskać tą nogę, kiedy już jest wysadzona, nie odzyskasz jej. I byś się buntował, że ja chcę mieć tą nogę. Teorie swoje bierzecie, tak jak z teorii ewolucji. Ewolucja to jest teoria. Skąd my, jeżeli byśmy patrzyli jako ateista, skąd wiadomo, że na przykład, nie wiem, że samoistnie Ziemia nie powstała, że to poszła jakaś tam planetka, samoistnie, nie wiem, z jakichś tam skałek, skałki się ten i już powstała Matka Ziemia. Albo że powstało życie za pomocą, nie wiem, wielkiego lodowca, czy jakichś innych. To jest teoria, ja mówię tak, teoria to jest teoria. Po prostu jeżeli nic nie wiadomo, to nic nie wiadomo. Wydajecie jakieś swoje teorie, w którym, a jednej tam się kobiecie udało. To jest w rosyjskiej rulece. Masz, to chyba było z 6-5 naboi, i ten, jeden pusty. Nie liczcie na to, że będziecie w 99% ludzi, którzy grali w rosyjską ruletkę ze strzałem, to powiedzmy sobie tak szczerze, większość nie przeżyła. I teraz tak, to jest właśnie rosyjska ruletka. Komuś w większości się nie uda, ale tej osobie się uda. Bo moja mamie się to udało, bo mojemu tacie się to udało, bo mojemu stryjowi się to udało, bo to, nie wiem, przykładowo Patlewiczowi to się udało, czy nie wiem, czy Potockiemu. To, że komuś się udało, to nie oznacza ten. To, że ja tak jak kiedyś przeskoczyłem przez ten przez chyba przez bloki i nic mi się nie stało, chociaż ja myślałem, że zaraz już mił, że już po nodze będzie zaraz, ale tylko upadłem i wstałem. Jednemu na 90% tych ludzi, którzy tak by zrobili jak ja, to by stracili nogę, a może i nawet życie. Więc już z samej kwestii musicie myśleć o tym, że to już jesteście na straconej pozycji. Że to się nie uda. A że macie socjale, to ja bym to wykorzystał. No tak jak bogactwo. Masz, to tak jak z królem. Król chce podbić jakąś krainę. Ma duże możliwości. Musi to teraz zrobić, bo inaczej zaraz nie będzie miał do tego okazji. I on nie będzie mówił, ale to jest niesprawiedliwe, ja chcę trochę później, ja chcę trochę wypocząć, ja chcę trochę z kochanką mieć, czy tam z żoną i tak dalej. Nie, trzeba to już i teraz. Masz możliwości, rób tu i teraz. Ja myślę, że jak już za PO nie zrezygnowano z tych pomysłów, co PiS dał, i za PiS-u nie zrezygnowano z tego, co PO dało, czyli z tymi socjalnymi kwestiami, bo na szczęście w niektórych kwestiach już nie było tak, że można było. Że mogli już ten odpuścić. Patrzcie na to logicznie. Lampard tylko pracuje. Ona zawsze była, raczej ona wcześniej była w PiS-ie, potem w Platformie. Ja rozumiem. Ja mogę zrozumieć na przykład osoby, które mają dzieci tam późno, bo nie znaleźli męża, może nie chcieli mieć i dlatego takie dziecko. No ja Kai Godek nie mogę zrozumieć, ale jak tam dziecko się cieszy i ona też z wadami ma to dziecko, to bardzo się cieszę, że jest uśmiechnięte, ma dobrą mamusię i zawsze pokazuje się z dzieckiem. I tutaj właśnie to jest tak, że jak mamy się pokazują z dziećmi, to dzieci są szczęśliwe, bo mogą zawsze ten. Tak ja uważam. To jest szczęśliwe dziecko, jeżeli się często pokazuje, jeżeli tylko raz na jakiś czas, bo ja tak
Różnie to bywa z niektórymi mamami, to jest naprawdę smutne dziecko. Studia są, socjale są, wszystko jest. Lepiej robić tu i teraz, niż potem żałować, a ja mam chore dziecko. Możesz pożałować pewnych kwestii. I tutaj już musisz robić tu i teraz. To, że tobie się uda, to nie oznacza tak jak ja wygrałem 1000 zł. Czy komuś się to udało? Oto jest pytanie. Nikomu. Proszę Państwa, muszę kończyć. Ale jeżeli chodzi o pani Lampard, to ona się, to jest właśnie tak dziwne, że ona się właśnie pokazuje z tymi różnymi kochanek, czy tak, nie wiem, ona jest lesbijką. Ona nawet nie wie, co to mieć dzieci. A była w PiS-ie, była w Platformie, była w różnych organizacjach. Teraz z PiS-em walczy. Raczej ja myślę sobie, że PiS i tak już może za niedługi czas skończyć się kierownictwo, bo Kaczyński był za centrum, żeby utrzymać za wszelką. To było właśnie śmieszne, że Kaczyński miał jedno życiowe chyba przesłanie tego wszystkiego, żeby ten kompromis aborcyjny zawsze utrzymać. Bracia Kaczyńscy. No potem doszło, że walkę z komuną i walkę z Platformą. To jest... Ale to zawsze tak było, żeby utrzymać go, że jak był te porozumienie centrum, czy jakaś tam inna partia, żeby to utrzymać za wszelką cenę. Żeby, broń Boże, żeby nie poszło to do przodu. Nie wierzę, że to sam Kaczyński to zrobił. Nie widzę ostatniego w parlamencie. Mi się wydaje, że już może Kamiński, to może inni już mają berło już w koronie i to już jest już koniec PiS-u, jakiego możemy niedługo, albo to po prostu było sama decyzja Julii Przyłębskiej, żeby już to publicznić, że to już, że tak już długo nie może być. Nie widzę to wielkiego spisku w tym, że to ten. Po prostu walczymy dalej, to tak jak ktoś rzuci, to tak jakby ktoś, no ja też nie, no tak jak napisałem do ambasad, tutaj jednak Małgosia Jaroszek powiedziała, że to też jest moje zasłudze. No może takiej minimalnej, ale tak jak mówię, i ja jestem nie tak jak Sędzecki, że to moja zasługa, że to wszystko, że to ja zrobiłem, że to jestem jak po prostu król, że jestem Napoleonem, że już każda bitwa wygrana. Nie, tylko że ja wątpię w te swoje zapewnienia, że jestem takim królem, że już wszystko robię. Może to w minimalnym stopniu to dało do myślenia. Może ambasady coś tam powiedziały, bo mają do tego prawo. To jest jakby minister z konsultacji z... ma taka konsultacja z innymi krajami i może coś to dało, może nie. Nie jestem Bogiem ten, ale dziękuję Małgosi, że też mnie traktuje jak człowiek, że ja też mogę coś osiągnąć, bo niektórzy naprawdę mnie źle traktują i to mnie czasami obrzydza. I w ogóle i tacy ludzie właśnie się pokazują z małżonkami, jak na przykład Lampard czy z innymi. Tacy właśnie ludzie, którzy są obrzydliwi. Jedna osoba mnie tylko pochwaliła na całe, powiedzmy, 2000 osób. To jest, no... W niektórych sprawach to Miss Miss może, czy Petr Z, czy może inne osoby, ale to jest ile tam, ułam, no 15 osób, 20, może zdarzy się. Nie wierzę w jakieś tam. No dobra, proszę Państwa, każdy ma swój dzień, więc pozdrawiam.